Dobra. Zapaliłeś górne światło, Jasio? Tak. To teraz zobaczmy. No, tu są mrówki. Łe, jednego pająka nie zjadły, ale wiesz co? Weźmiemy już muchę, żeby nie była, bo ona może być już nieświeża po mrożeniu długim. Zostawimy im tutaj jednego pająka. A tutaj, o, co tu jest? Zostały tylko nogi. Widzisz? Mrówki zjadły wszystko. Zobacz, jaki ma, wyssały wszystko ze środka, widzisz? Pupa jest płaska tego pająka, został wyjedzony. Chcę zobaczyć psu. Proszę. Co? Widzisz, jak go zjadły? Tak, ty to połowę. No nogi, nóg nie zjadają, wiesz? O, mucha też jest w środku pusta. Muszę zobaczyć. Patrz. Czekaj, złapię ją. A, nie mogę jej złapać. O, zobacz, widzisz, jaka jest wyjedzona w środku? Tak. Ma płaską pupkę? No. To teraz damy im świeże mięsko. Ale zobacz, ciekawe, że one się jeszcze nie przeprowadziły do jamek pod ziemią. Dalej siedzą w tym, co jest na powierzchni. Teraz mamy złowione świeże pajączki, tak? I damy im jednego. Potrzymaj. Nie ruszaj się teraz. Nie ruszaj. O. Ty, no posklejały się dranie. Nie mogę wyjąć pojedynczo. Przytrzymaj mi. No przytrzymaj, oderwij je od siebie. Ekstra. Dajemy im jednego pajączka na pożarcie. Świeżego. I drugim też damy, co? Pokaż. Ej, pokaż mi. No nie widzę. Widzisz? A wiesz, czemu je mroziłem? Czemu? Na wypadek, gdyby miały jakieś pasożyty, żeby usunąć te pasożyty. Dobra. Miodek jeszcze jest tu? Tutaj też jest? Jest. Dobra. Czyli nie musimy nic dawać więcej na razie tu. Tylko zamkniemy. Trzymasz cały czas pudełko? Tak. Ile nam zostało w środku pająków? 3 powinny być jeszcze. Są 3. Ekstra. Dobra. Tutaj też miodek jest. I... Łe, zobacz, tu wciągnęły pająki do środka. Widzisz nogi? Tak. W probówce są nogi? Tak? Chyba. Dobra, weźmiemy muchę. Chyba powinna już być świeża. Fuj. Jest wyjedzona, jest zupełnie wyssana w środeczku. A tu wciągnęły, widzisz, 2 pajączki do środka. Okej, to damy im jednego. Smakowity pajączek. Świeży. Świeży pajączek prosto z piwnicy. Świetnie. Dobra. Co tutaj mamy? Też mamy objedzoną muchę. Pająka jakiegoś resztę. Zobacz, że... Oj, tego małego to zjadły prawie, że w całości. Widzisz? Tak. A dużego nie widzę. Co zrobiłeś z dużym pająkiem? Ty! Te się przeprowadziły. Zobacz, jak fajnie. Chyba nie uciekły teraz, jak rozmawialiśmy ze sobą, co? Zobacz, to jest probówka, w której zimowały, widzisz? Jest pusta, wyprowadziły się. A gdzie się mogły wyprowadzić? Sprawdzimy. Weźmiemy pędzelek i zajrzymy do nich. O-o. Nie ma ich tu. O-o. Co się stało? Chyba się przeprowadziły do tego dużego. Tak, chyba mamy pierwszą przeprowadzkę do tego dużego. Dawaj, pająka im tutaj damy na pożarcie. Ale chyba mamy pierwszych lokatorów w dużym formikale, ten w dużym gnieździe. O. Ej, tu jest jeszcze jeden przyklejony. Poczekaj, rozdzielę je. Odciąłeś mój nutę. Już mu nie będzie potrzebne, on jest na schrupanie. Poza tym nie żyje, został zamrożony. Tak, na dość. Okej, to teraz, Jasiu. Tu daliśmy? I tu daliśmy? Dobra, to zamkniemy i zajrzymy tam do gniazda, gdzie one się przeniosły. A może nam uciekły? Jak nie patrzyliśmy? Uciekły nam?
Nie, pająk miał klapę. No właśnie, miały klapę. To gdzie one mogą być teraz? No jasne, przecież bardzo może poszły do Centrum Dużego. Oby, jak poszły gdzieś indziej, to mama wiesz co nam zrobi? Co? Kuku na muniu. Są tu! Patrzcie. Czekajcie. Piotrek, będziesz moim facetem od kamery? Potrzymaj, chodź tutaj. Trzymaj kamerę tak wycelowaną, dobra? Trzymasz tak? Tak. Poczekajcie. Spróbuję odchylić zasłonkę, jeżeli mi się uda tylko. Tak, jest włączone. Jest włączone, nagrywa się. A, gdzie? Wow, czekaj. Poczekaj. Tata, no i popatrzę. Przyszły do tej rowej. Przeszły tutaj. Łe, nie ma wody na dole. Cała woda wyszła w beton, musimy trochę dolać. Widzicie, mają jajka, popatrzcie dokładnie. Tak, widzę coś żółtego. No. Więcej jest tych mrówek. No, mnóstwo ich jest. Całą wodę zmarnowały dla królowej. Ale zobaczcie, mogą uciec do góry. Tak jest to skonstruowane, że jeżeli na dole by było za mokro, to mogą uciec do góry. To gniazdo sięga aż tu, widzicie? Aha. Dobra. Zasłaniamy je. Ok? Dobra. Tata, opiekują się swoją trulową. Aha. A trulowa śpi. Właśnie. Dobra, nie będziemy im już przeszkadzać. Tylko trzeba wody dolać jeszcze. Chłopaki, nam się pierwsze mrówki przeprowadziły. Ha, ha, ha. Ale ale ekstra. No i tak wygląda probówka, z której się wyprowadziły, gdzie zimowały. Podlewamy gniazdo. Nie za dużo. Ja polałem. Ale jest woda na dnie. Będzie beton ciągnął. Tu trzeba wytrzeć. I poprawić trochę jeszcze tę siatę. Także to było w wodzie. Ekstra. Super. Przeprowadzka się udała. I do drugiego formikarium też wrzucone jedzonko. Tu się miód trochę rozlazł od wilgoci. Ale dwa pajączki podane. I zobaczymy, co tu się dzieje. Podziemie zero akcji. Ale tu sobie biegają. Zaraz przyjdę, Jasiu. Teraz filmuję mrówki. Mogę zobaczyć? Możesz, oczywiście, że możesz. A mogę zobaczyć w dole? Na dole? Na dole się chyba nic nie dzieje w tej chwili, wiesz? Jedna się poruszyła. A, tutaj jakaś biega faktycznie. Ej. A może jednak jest ich tam więcej? No, jednak jest ich tam trochę więcej. Muszę zobaczyć. Proszę, patrz sobie. O, widzę. A tam widziałam jedną. Dobra, a wiesz co, zasłonimy im, żeby ich nie denerwować. A tu wrzuciłem dwa pajączki im do zjedzenia. Widzisz? Widzisz to? A dlaczego nikt nie weźmie to moje to nowego pokoju? Do jakiego nowego pokoju? Nie wiedzieć czy to zielone to. Tam do mchu? Tak. Ja myślę, że one tam też się kręcą, wiesz? Nie, ten zielony. Tutaj biegają sobie. Widzisz to zielone? A, przy kamieniu? To co wrzuciłeś. Myślę, że dla nich to jest bardzo interesująca ozdoba. Pewnie się zastanawiają co to jest.
I chyba mi sądzę, że to jest nowy fotel. To na bardzo dużą mrówkę by musiał być, Jasiu. Taką, że jak mama by zobaczyła ją, to by piszczała. O, chodzi jakiś zwiadowca. Tata. Widzisz go? Tata, to jest przecież do ćwiczeń, to jest przecież do spinania. Mają na tym ćwiczyć spinaczkę? Tak. A, no do tego też mają te kamienie wszystkie tutaj, nie? Tak. A zobaczmy, ile mają wilgotności. Uuu. Chyba trzeba wstrzyknąć trochę wody do podziemnych zbiorników. O, przyniosę wodę. Nie, nie, Jasiu, ja to muszę zrobić strzykawką, wiesz? Strzykawką? Strzykawką, nie? Przyniosę strzykawkę. Nie, nie wiesz, gdzie jest, ja znajdę. A mogę mi powiedzieć? Nie, ja przyniosę, a ty sfilmujesz, jak ja to robię. To. Trochę teraz odesiemy, żeby nie trysnęła woda. I widzisz? I zatyczka, żeby mrówki przypadkiem nie weszły do zbiornika. Napełnione? Tak. Ekstra. Teraz Julia, ja napełnię. Nie, dwóch na raz nie napełniamy. Bo one zawsze muszą mieć mokrą część gniazda i suchą część gniazda, wiesz? O, za co to? Żeby miały gdzie się przenieść, jeżeli by było za dużo wody w jednym miejscu. Coś złożyć. Dobra. Jedzonko jest. Woda jest dana. 60 ml. I wszystko wygląda ok. Jeszcze taki suplemencik do filmiku nagranego ostatnio. Tutaj nalałem wczoraj wody. I widać, jaki fajny jest gradient w tym betonie wilgoci. Najciemniejszy jest oczywiście na dole. Potem wyżej się zaczyna robić coraz więcej jasnego i góra jest niemal kompletnie biała. Także mrówki mogą sobie ze spokojem wybierać, gdzie chcą wypoczywać. Chciałbym zobaczyć teraz, jak one tutaj się trzymają, czy zmieniły lokalizację, czy nie. Dalej siedzą na dole. Proszę, a z areny na bank korzystają, ponieważ z pająka zostały tylko nogi. Czyli korzystają z tunelu i ściągają sobie jedzonko do gniazda bezproblemowo. Tu jeszcze się ekipa nie ruszyła. Pająki przesunięte. A ci nawet nie ruszyli jedzenia. Ci już tego pajączka ruszyli dosyć mocno. No nic, zobaczymy, co będzie dalej.